Panie Marszałku, Panie i Panowie Posłowie, w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Szczegółowe zapisy projektu zaprezentował przedstawiciel wnioskodawców, pan poseł Andrzej Duda. Nie będę więc szczegółowo omawiała poszczególnych zapisów projektu. Będzie na to czas w Komisji do Spraw Zmian w Kodyfikacjach. Natomiast chciałabym się skupić na takiej dyskusji, która zawsze się toczy, kiedy mówimy o nowelizacji kodeksu karnego, szczególnie w sprawach jego zaostrzenia, a mianowicie o takich dwóch spojrzeniach na dwóch teoriach, dwóch spojrzeniach na prawo karne. Na takie spojrzenie łagodne i bardziej represyjne. I możemy oczywiście wspierać się, która teoria jest lepsza, ale powinniśmy zawsze spojrzeć na efekty, spojrzeć na przykłady. I tak na przykład pierwszy model, pierwszy przykład Stany Zjednoczone i Kanada, które uczyniły z surowej kary środek resocjalizacji. I tam to się sprawdziło i sprawdza. Inaczej niż w modelu funkcjonującym w Europie, gdzie traktuje się jako sprzeczne ze sobą właśnie karę i resocjalizację i stawia się przede wszystkim na resocjalizację. A przecież za zaostrzeniem kary przemawia większa efektywność nawet właśnie w procesie resocjalizacji. Zgadzam się z takim stwierdzeniem, oczywiście, żeby kara była bardziej efektywna, musi spełniać dwa kryteria. Po pierwsze, trzeba patrzeć na kodeks karny jako na jedną całość, to jest oczywiście bezsprzeczne, ale po drugie, długotrwałe efekty przyniesie polityka właśnie oparta na tym modelu, który jest przyjmowany w Stanach Zjednoczonych na modelu amerykańskim. Jak wynika, panie, panowie posłowie, panowie tylko posłowie, tak, z badań opinii publicznej, Polacy źle oceniają funkcjonowanie polskiego wymiaru sprawiedliwości. W opinii respondentów, obok przykładów między innymi przewlekłości postępowań, również wymieniane są często nieadekwatne kary do popełnionych czynów. Należy więc zadać pytanie, jaki kodeks karny byłby lepszy, skuteczniejszy i sprawiedliwszy? O to pytał właśnie poseł Duda. Surowy czy liberalny? Łagodny dla przestępców czy chroniący, czy zadośćuczyniący ofiarom? W Polsce niestety mamy łagodne podejście do przestępców. Pan poseł Duda przytaczał przykłady, więc nie będę je powtarzała. I my jako parlamentarzyści, którzy kreujemy w Polsce prawo, nie możemy akceptować sytuacji, że kara jest jedynie incydentem w życiu sprawcy i nie można pozwolić na to, że zapadające wyroki są, tak jak powiedziałam wcześniej, nieadekwatne do popełnionych czynów. Polacy oczekują, że kara będzie, że surowie będą traktowane czyny, szczególnie te przeciwko życiu i zdrowiu. Pominę opracowanie i dane statystyczne, które mówią o przestępczości w Polsce. Jedną liczbę przytoczę, że Polska nie jest niestety krajem bezpiecznym. W samym 2012 roku przestępstw kryminalnych zgodnie z raportem na stronie Komendy Głównej Policji było ponad 781 tysięcy. Również w opracowaniu sejmowym Poczucie zagrożenia przestępczością oraz społeczne opinie o policji w świetle sondażowej opinii publicznej również można przeczytać, że analiza na przestrzeni lat dokonywanych różnych badań sondażowych wskazuje jedno, że 4/5 ankietowanych chce surowiej karać, szczególnie recydywistów, ale także chce na przykład zniesienia możliwości warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbywania kary. Cieszę się, że największy klub parlamentarny opowiada się za pracą nad tym projektem w Komisji Kodyfikacyjnej. My oczywiście szanujemy niezawisłość sędziów i w żaden sposób nie kontestujemy tej zapisanej w Konstytucji zasady. Natomiast, tak jak mówił pan poseł, sędziowie również działają w granicach określonych, w ramach określonych ustawą i my te ramy chcemy określić poprzez nowelizację, stosowną nowelizację kodeksu karnego, tak żeby wyroki zapadające w polskich sądach były efektywne i sprawiedliwe. Dziękuję bardzo.